Jaka w takim razie będzie ta jesień, biorąc pod uwagę sterylizację Born to Be? Myślę, że jesień będzie ekscytująca, pełna energii. Takie też są te stylizacje. Tutaj działamy w trzech różnych kolorach, biały, czarny i srebrny. I nie ukrywam, że te kolory w ogóle, właśnie te, w których tutaj jest stworzona ta cała kampania, są mi bardzo bliskie, bo ja z reguły się ubieram tak albo na czarno, albo na biało, albo na srebrno, złoto. Lubię takie kolory. No ale cała jesień w ogóle, cała kolekcja tutaj Born to Be jest w kolorach, które ja lubię. Ja lubię jesień samą w sobie, bo można więcej na siebie nałożyć, można się pobawić tą modą, można dodać dużo dodatkowych jakichś rzeczy, szalik, botki. Więcej się dzieje, więc dla osoby, która rzeczywiście lubi ubrania i lubi się troszeczkę pobawić modą, myślę, że jesień to jest idealny sezon. Dlatego też tutaj do tej sesji są wykorzystywane różne elementy. No, tak jak teraz na przykład mam na sobie tunikę tutaj taką z golfem. Do tego tylko wystarczy dobrać fajne botki, które może są bardziej takie odstrzałowe i już, jest już pełna stylizacja, która jest fajna i w której można i wyjść na imprezę, na miasto i też po prostu w ciągu dnia chodzić sobie do pracy. A ja nie ukrywam, że też no, lubię takie wyjściowe rzeczy, bo często muszę tak się ubrać, więc to jest jak najbardziej mój klimat. Czy ubiór to też twoim zdaniem jest taki sposób na jesienną handrę? A jak najbardziej, oczywiście. Myślę, że codziennie i nawet nie tylko jesienną handrę, myślę, że taką ogólną handrę życiową. Ubiór to jest to coś, co może zmienić twój dzień. Wstajesz rano, nie chce ci się żyć, jesteś zmęczony, wszystko jest nie tak. Ubierasz coś fajnego, w czym czujesz się dobrze. Kolor, który gdzieś się pozytywnie nastawia. I wszystko jest w jakimś sensie lepsze. Może to tak brzmi prosto, ale tak jest. I wierzę, że w tym też jest jakiś głębszy sens ubrań i mody i trendów, żeby rzeczywiście człowieka nastrajać jakoś do życia pozytywnie.